Serdecznie Państwa witam i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być właśnie z moją koleżanką radną Basią Barszczewską. Bardzo dziękuję za to, że możemy to u Pana, Panie Wójcie, te umowy podpisać. Droga 816 jest ona jedna z najdłuższych dróg wojewódzkich. Najdłuższa to jest 235, ta jest drogą o długości 164 km. I rzeczywiście nie jest łatwo nam całą ją wyremontować, ale już z tymi odcinkami dzisiejszymi będziemy mieli 1/4, czyli 25% drogi 816 wyremontowanej. Staraliśmy się o pieniążki, Pan Dyrektor może o tym wspomni, w MON-ie, żeby jako drogę strategiczną, no z uwagi na te wydarzenia, które się dzieją, pozyskać dodatkowe środki. Nie udało nam się, więc musimy własnym sumtem tą drogę remontować i udaje nam się, panie dyrektorze. Wybieramy te odcinki najbardziej wymagające tego remontu i cieszę się, że dzisiaj cztery kolejne kilometry plus kilometr 200 jeszcze będziemy mogli zrobić, żeby połączyć już Terespol ze Sławatleczami, że można będzie spokojnie, bezpiecznie przejechać. Ja tą drogę doskonale pamiętam, dlatego że jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu byłem dyrektorem przejść granicznych i ja tą drogę przemieszczałem często, jeżdżąc do Koroszczyna czy do Terespola jako dyrektor na swoje przejścia graniczne. Ta droga łączy cztery przejścia graniczne. To są Terespol, Sławatlecze, Dorohus i Zosin. Więc jest bardzo ważna, dlatego że teraz bardzo dużo się przemieszcza tutaj również z terenu Litwy pojazdów. Widuje też często tiry, więc no naprawdę ta droga staje się taką dość drogą istotną. I odwrotnie, również z Ukrainy na Litwę jeżdżą też tą drogą coraz więcej pojazdów. Drugą drogą, którą dzisiaj tutaj będziemy pisać umowę, to droga 812, ja ją nazywam wstydem naszego województwa, dlatego że tam są te płyty nieszczęsne, tak? Myśmy już wyremontowali część z programu Polska, Białoruś, Ukraina, połowę. Niestety z uwagi na to, że wybuchła wojna, ten program upadł. W tej chwili kończymy dokumentację na ten drugi odcinek do Żukowa. I myślę, że ze środków RPA uda nam się już w przyszłym roku to skończyć, tak, że pozbędziemy się tych płyt. I to jest też bardzo ważna droga relacji Biała Podlaska-Krasnystaw. Cieszę się, że możemy tę umowę podpisywać, Panie Dyrektorze. Wiem, że to jest ciężka praca i Pana pracowników, no i radnych, którzy też bardzo mocno zabiegają, i Pana tutaj wójta. Ofensywa drogowa w województwie lubelskim trwa. My, jeśli ktoś sobie przypomni lat temu pięć, jak nasze drogi wyglądały, gminne, powiatowe, tak, no to naprawdę no, chyba nie ma nikogo, kto by tego nie zauważył. Naprawdę bardzo znacząco się to poprawiło. Ja przyznam się szczerze, często, bo co roku jeżdżę sobie, przyznam się, rowerem na województwo pomorskie i tam sobie jeżdżę tym rowerem. Przyznam się szczerze, że uznają nas za najbiedniejsze województwo, ale te drogi to mają gorsze. Nie mówię o tych głównych drogach, naprawdę, bo jeżdżę, to wiem, jak to wygląda, więc naprawdę myśmy zrobili ogromny postęp. To nie znaczy, że my już możemy powiesić wszystko, laury ogłosić, nie, robimy dalej. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, tych dróg nam przybywa z każdym rokiem, dlatego że wszystkie eski, które są otwierane, to te odcinki stare są nam przekazywane. No niestety często są przekazywane w stanie takim sobie, powiedzmy, no, mało zadowalającym. Na przykład kiedyś otrzymaliśmy most w Puławach i zaraz po przekazaniu 2 miliony wydaliśmy na malowanie tego mostu. No, po prostu województwo natomiast nie miało środków rządowych, tak jak powiaty czy gminy, które mogły w szerszej skali te drogi remontować. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Wójtowie, wykonawcy. Ja się bardzo cieszę z każdego odcinka drogi, każdego kilometra drogi, który jest remontowany, bo to poprawia jakość wszystkich. Nie tylko podróżujących, którzy jeżdżą po tych drogach wojewódzkich, ale także i mieszkańców. Dziś podpisujemy umowy na dwie bardzo ważne drogi. Drogę 816 o długości, tak jak Pan Marszałek mówił, 4 km, gdzie zostanie wykonana warstwa wiążąca grubości 6 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Tak samo droga 800, tutaj jeszcze, jeśli powiem o 816, rozmawiamy z wykonawcą, bo przewidzieliśmy w zamówienia podobne i rozmawiamy o tym, żeby wydłużyć ten odcinek o kilometr 200. Myślę, że tutaj będzie zgoda, bo wykonawca już wstępnie zadeklarował nam taką zgodę, że podpisze z nami taką umowę, więc myślę, że to tylko będzie formalność, którą dopełnimy. Środki posiadamy.
na to, żeby rozszerzyć to przedsięwzięcie i myślę, że cały odcinek już połączymy z dobrą nawierzchnią. Jeśli chodzi o drogę 812, to jest to droga o długości w dwóch odcinkach, o długości 5 km. Podobna technologia, 6 wiążąca, 4 ścieralna. Także też bardzo ważna droga, tak jak pan marszałek mówił, mamy tutaj jeszcze na tej drodze 812 drogę o 9 km spłyt, którą w tym roku pozyskamy dokumentację projektową, wystąpimy o pozwolenie na budowę i z chwilą, kiedy będziemy mieli pozwolenie na budowę, będziemy chcieli przystąpić do realizacji robót. Panie marszałku, panie dyrektorze, pani radna, szanowni państwo, no okazało się, że gmina Kodeń jest największym beneficjentem, jeżeli chodzi o remont tej drogi wojewódzkiej, z czego się bardzo cieszymy. Cieszymy się, że to poprawia bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Z tego miejsca chcę właśnie bardzo podziękować panom marszałkom, zarządowi województwa lubelskiego, wszystkim radnym, że właśnie te środki przekierowali do nas. Rozumiemy też nasze położenie, że jesteśmy gminą wyjątkową ze względu na sanktuarium tutaj. Szanowni państwo, najważniejsze, co w tych drogach się zmieniło? Zmieniła się technologia. To nie jest łatanie tych dróg, tylko to jest dwie nowe warstwy zrobione, które się po prostu, które zdają egzamin. Także wszystkim bardzo państwu serdecznie chciałem podziękować. My tej drogi mamy zrobionych około 12 km. Teraz jeszcze przy okazji koronacji zostały zrobione kolejne 2 km. Plus jeszcze ze środków województwa lubelskiego zostały zrobione ten teren cały przed Bazyliką. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni tutaj. No wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nasi wyborcy i mieszkańcy również mają jeszcze inne wymagania. No w tej chwili na tapecie już o tym rozmawialiśmy kiedyś tutaj z panem dyrektorem na temat ścieżki rowerowej do Kostomot, ale to jakby taka pieśń przyszłości, bo najbardziej nam zależało na tej drodze, żeby tę drogę wyremontować, żeby mieszkańcy i turyści poruszali się po tej drodze bezpiecznie. Mamy jeszcze już w założeniach wykonać remont drogi, już jesteśmy po podpisaniu umowy w stronę Piszczaca, no ale niestety tutaj już robimy to ze środków pozyskanych przez Urząd Gminy. Nie mamy takiego bonusa, prezenta od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Panie dyrektorze, również podziękowania wszystkim tym, którzy po prostu przysłużyli się do tego, że u nas tej drogi zostało zrobione najwięcej. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie dyrektorze, szanowni państwo, chciałbym złożyć naprawdę gorące podziękowania tutaj na ręce pana marszałka za to, że ten odcinek, to jest kilometr 800 na gminie Słowatycze, będzie wykonany i w perspektywie te 1,5 kilometra kolejnego, tak jak pan marszałek powiedział, będzie to już piękne połączenie od przejścia granicznego w Słowatyczach przez Kodeń do Terespola, gdzie będzie już całkowicie nowa nawierzchnia, gdzie nie tylko turyści, ale również mieszkańcy będą mogli się w sposób bezpieczny poruszać. Nie możemy zapomnieć, że to jest rzeczywiście droga o znaczeniu strategicznym, przebiegająca wzdłuż granicy, łącząca przejścia graniczne, więc też stanowi o naszym bezpieczeństwie. I bezpieczne poruszanie się tą drogą jest dla nas bardzo ważne. Także w imieniu swoich mieszkańców bardzo serdecznie chciałbym podziękować i oczywiście prosić o jeszcze, bo są kolejne odcinki, ale to już wiadomo w miarę możliwości finansowych tutaj od strony Słowatycz, w stronę Hanny i Włodawy. Dziękuję bardzo. Thank you.